Okej, cześć, witajcie, z tej strony Robert. I teraz tak, to jest kolejny vlog tak informacyjny, bo wiem, że jest problem z tą kamerą. W sensie z dźwiękiem, bo mówicie, że obraz już jest dużo lepszy, tylko generalnie chodzi jeszcze o jasność ekranu, ale to ja po prostu sobie jeszcze muszę lampkę dokupić specjalną. Ale jeśli chodzi o dźwięk, to chcę, żeby to było jak najlepiej zrobione, przepraszam, i żeby to, no, jak największy komfort dla Was był przede wszystkim. Dlatego tak. Teraz mamy włączony tryb jakiś tam high definition, czyli jakiś full HD z dźwiękiem 5.1 na kamerze i staram się mówić no stricte za kamerą, żeby ten dźwięk był dobrze zebrany. Mam też chrypę, jestem trochę chory, więc to może też z tego wynikać. Drugi test, zaraz zrobię drugi film, po prostu też krótki taki tam 30 sekund coś powiem, będzie dwukanałowy dźwięk, zobaczymy jak to będzie działać. Później zmienię jakość na tą najlepszą, jaka jest w kamerze, może dźwięk wtedy też będzie zdecydowanie lepszy, zobaczymy. I na końcu zrobię jeszcze z podłączonymi słuchawkami, no mam takie słuchawki z mikrofonem, tak jak widzicie, o, tu mam taki mikrofon, które jest po prostu no, jak u pilotów taki po prostu dołączone i no, na ten jakby wynalazek najbardziej narzekacie, więc sprawdźmy. No dobra, teraz mówię tak samo, tylko jakby w trybie właśnie stereo, czyli tylko na jakby na dwa głośniki, nie system 5.1, który jest to jakby wbudowany w kamerze. Więc cóż mogę Wam powiedzieć, ciekawego nic więcej, ciekawego nie powiem, to jest typowy vlog, tak jak wspomniałem. No generalnie nie lubię kręcić takich vlogów o niczym, ale chcę jak najbardziej to dopracować i myślę, że w ten sposób właśnie pomożecie mi podjąć taką decyzję, więc robię taki film z wszystkimi ustawieniami, wyrenderuję to, złączę to w całość i powiecie, w której sekwencji najlepiej to wyszło i w ten sposób myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. No dobra, to teraz przełączamy się na mikrofon, ten tutaj wbudowany, który Wam pokazywałem. No dobra, to teraz mikrofon zbiera dźwięki tutaj, jest oddalony ode mnie trochę. W sensie jest gdzieś tutaj przed kamerą kawałek, ja jestem za kamerą, więc no powinno to w miarę ok działać. I teraz mogę zrobić w ten sposób właśnie i jeszcze test, że tak powiem, drugi, czyli po prostu wezmę do siebie te słuchawki z tym mikrofonem, założę sobie je i będę po prostu ciszej mówił i w momencie, kiedy będę ciszej mówił, może ten dźwięk będzie się lepiej nagrywał. Obrócę sobie mikrofon, no i mam nadzieję, że teraz to będzie lepiej słychać albo też gorzej. Jestem ciekaw, dajcie znać, która wersja jest jako najlepsza. I na sam koniec jeszcze włączę nagrywanie tej najlepszej jakości bez mikrofonu. Myślę, wtedy będzie wiadomo, czy ta lepsza jakość wideo równa się też lepszej jakości audio. No dobra, no to mamy teraz dźwięk stereo na tym najlepszej jakości. Może to będzie lepiej słychać, może gorzej, zobaczymy. Mam nadzieję, że któraś z tych wersji Was zadowoli, jeżeli nie, no to będę już zmuszony kupić po prostu mikrofon z takiego prawdziwego zdarzenia, żeby to lepiej wychodziło. Czekam na Wasze sugestie, dajcie znać, która z tych części jest jako najlepsza, ja je podpiszę odpowiednio, w którym momencie, jakby na jakich ustawieniach mówię i proszę Was o opinię, no bo to tak naprawdę dla Was, więc mam nadzieję, że mi pomożecie i razem sobie rozwiążemy te problemy. Dzięki bardzo, trzymajcie się i pozdrawiam, cześć!